punkt oporu Brzeźno. Schrony połączone poterną. Na pierwszym planie schron typu OP-DOT. Dla jednego zestawu DOT-4 i jednego zestawu NPS-3. Dwukondygnacyjny. Na drugim planie blok bojowy, schron do ognia bocznego. Także uzbrojony w jeden NPS-3 i jeden zestaw DOT-4. Blok wejściowy do schronu. Tu widzimy wejście do schronu. A tutaj wejście do korytarza poternu. Drabinka zejściowa. I tym krótkim korytarzem miał być podziemny korytarz. Nie został zasypany. Zdążyli go Rosjanie zbudować, ale nie zdążyli zasypać. Unikalna sprawa. Można się przejść stropem korytarza łączącego dwa schrony bojowe. I tutaj w tym miejscu wchodzi od spodu poterna. Tu widzimy rury wyrzutu gazów pieca i wyrzutu gazów z wnętrza schronu.